się, mano kolano! Witam w centrum adopcji piesków i innych zwierzątek. Tak, jesteśmy pieskiem. Nazywam się Pimpek i bardzo fajnie się tutaj bawię. Widzicie? Wow, hej, witamy się. Musicie być nowi tutaj, jedna laska się pyta. Nazywam się Kanela, okej. Tutaj jest ta Kanela? Nie, to jest Suzy. Suzy, co tu robisz? A tu jest jakiś zły pies, patrzcie. O, ale zły pies, który jest tutaj zamknięty. No nie dziwię się, że jest zamknięty. Ciuciuała, ciuciuała. Fajny psiotek. Co tutaj, jakie dużo, dużo zabawek tutaj jest. Dobra, pozbieram wszystkie kości. Haha, wszystkie kości są moje. Haha. I tutaj też są jakieś kości, więc bierzemy od razu te kości. Napisała, że powinniśmy się trzymać z daleka od tego psa, ponieważ jest w klatce z jakiegoś powodu, ale nie powiedziała z jakiego. Dobra, patrzcie, tutaj jest karma i możemy sobie wcinać karmę, patrzcie. Zjedliśmy sobie karmę i jesteśmy koksami. O, mamy pierwszego odwiedzającego. Spójrzcie, gdzieś chyba tutaj. Patrzcie na zewnątrz. A to patrz, przyjechała jakaś babcia. Granny przyjechała nas adoptować. Okej, no to Granny wchodzi do środka. Patrzcie, ja teraz jestem Granny idealnym pieskiem do zaadoptowania. Zobacz, ja, Granny, chodź do mnie. Dzień dobry, sweetie, jak się masz? Nazywam się Gertrudis. Ale możesz na mnie mówić Granny. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Jak to adopt pet tutaj? No właśnie, czy chciałabyś zaadoptować pieska jakiegoś? Tak, kocham pieski. Tak, no to super. W sensie zwierzątka, nie pieski, bo pet to zwierzątka. No to co, no to co? Follow me then. Dobra, ona idzie za tą laską. Ale, babuśka, mnie chcesz zaadoptować, ja wiem, że mnie chcesz. O, that's Kanela. Siema, to Kanela. Okej, Kanela sobie tutaj przychodzi. Już jest pokazywana tutaj, co nie? Jest super przyjazna i wesoła. No fajnie, ja też. A tutaj jest Isaflor. Isaflor, a zaraz będę ja pewnie. Wow. O, that's Wojan. A ja ją ugryzę, o dziwo, patrzcie, ugryzę ją. I eat it up well and sleeps all day. O, śpi cały dzień. No to nieźle mnie określili. Pokazuję tego złego pieska, that's Slicer. Slicer, he's very aggressive. Właśnie, jest bardzo agresywny, no widać to nawet po nim. Bardzo agresywny. Powiedziała, że to jest właściwie jego ostatni tydzień z nimi. Okej. Okej, to wszystkie psiutki. Dobra, babuszka, wybieraj mnie, bo się pogniewamy, jak mnie nie wybierzesz. They are so beautiful. Dobra, piękni jesteśmy wszyscy, ale ja najpiękniejszy, prawda? Który najbardziej byś chciała zabrać do siebie? Pyta się gościowa. No mnie, babuszka! Patrz, jak gryzę. Ha! I'm talking to... Wow! Zabiera wszystkich! Co? Zabiera wszystkie pieski! Wow, powiedziała laska. Jesteś pewna, że dasz radę je wszystkie utrzymać i ogarnąć? Tak, kochana! Dobra, w takim razie jesteśmy umówieni. Naprawdę jej tak ufasz? Ta Granny wydaje mi się, że ona jest zła. Ja nie chcę do niej jednak iść. Dobra, idziemy. W takim razie ja nie chcę z tymi wszystkimi psami tam być. Ja chcę być sam. Dobra, idziemy w takim razie do tej Granny. O, tutaj już czekają psiutki. Haha, ja też sobie czekam. Ale masz fajną czapę świętego Mikołaja, psiutek. Okej, wszystkie psiutki są spakowane. Time to go home. Dobra, jedziemy do chaty. Nice. A jakbym teraz wyskoczył? No nie da się niestety wyskoczyć. A ja już chciałem trollować babuszkę. O, prawie zapomniałam. Muszę jeszcze zrobić jakieś zakupy w markecie. Okej. Should we go today or leave it tomorrow? Właśnie, powinniśmy to zostawić na dziś czy iść? Dobra, wszyscy. Dobra, kiedy indziej? Normal ending, ja chcę. Nie chcę żadnego Christmas ending. Go to, no właśnie, chodźmy do domu jej, tej laski. Haha, let's do it tomorrow. Właśnie, zróbmy to jutro, fajnie, bo to jest na głosowanko, a ja lubię takie właśnie giery. Witajcie w domu, yeah! Jesteśmy w domu babci Jadzi. Dobra, babcia Jadzia, otwieraj nam to wrota. Yes, to jest nasz nowy dom. Ale super, ma tutaj nawet kości, ma choinkę. Ej, dobra, ta babcia jest kozacka. Go ahead, explore the house. Dobrze, zobaczymy sobie, co jest w tym domku. Patrzcie, tutaj jest jakieś miejsce dla myszki chyba jakieś. How, how. Hopefully you'll find the pet sleeping room for later. Okej, czyli tutaj jest pokój do spania dla zwierzątek tutaj. O, ja zjem wszystkie kości. Wow, to jest kotek nawet. Kot z psami ma się niby dogadać? Dobra, idę go ugryźć. Uwaga. Co jest? Haha. Jak to? Oni tutaj mają tego gołębia. Gdzie jest gołąb? I hate, właśnie, kot napisał, że nienawidzi gołębi. Gdzie ten gołąb jest? Co on tutaj robi? Czekajcie, on gdzieś tutaj był w środku? Nie widzę go.
Anyways, I need your help. Potrzebuję waszej pomocy. I will talk to you at night. Porozmawiam z wami wieczorem. A, tutaj jest ten nietoperz. Spójrz, nietoperz, gołąb. Patrzcie, porozmawia z nami w nocy, powiedział ten gołąb. Dobra, pogadaj z nami w nocy, git. Dobra, ja idę szukać dalej kości. A, zjem sobie najpierw tutaj. O, ale sobie zjadłem. Dobra, mamy już noc, więc babcia Granny idzie do spania. W takim razie my możemy już sobie pogadać, gołąbku, o co chodzi. O, patrz, babcia idzie spać. Ha, nara babcia, dobranoc. Babcia jadzia. Dobra, teraz troszeczkę was przestraszę. No nie, nie mów, że to jest jakaś znowu straszna historia. Ale każdej nocy, kiedy babcia śpi, idzie spać, co się dzieje? No mów! Dom getting very bad. O nie, dom atakują karaluchy. No chyba sobie kpisz, że karaluchy atakują. Karaluchy? Ohydam, no właśnie, ohyda karaluchy. Przecież to jest obrzydliwe. Gołąb, co ty gbiadolisz? Help me kill. O, musicie pomóc mi je wszystkie zabić. Aha, te nietoperze, nietoperze, karaluchy, co ja gadam. Co ja mam z tymi nietoperzami? Just make sure to not touch them when they fly. Aha, nie mogę ich dotknąć, kiedy latają. Ale dlaczego? Our time has come. Aaa, idą już karaluchy. Czemu to muszą być karaluchy? To nie mogły być na przykład jakieś myszki. Get every last breadcrumb from this house. Okej, okay, coś tam, żebym zabrać każde malutkie nawet kawałeczki chlebka, który chyba spadł. O coś takiego chodziło. Dobra, idę cię zjeść, idę cię zjeść. Zjedzony jeden, z drugi zjedzony. Oh no, it's starting. Co? Co się dzieje? Czemu? Nie mogą latać, nie można je atakować jak latają. Dobra, atakujemy w takim razie tego. Jest! Dwa zjedzone. Czy inne psy mi pomagają? No proszę, pomóżcie mi, psy! Co wy robicie? Dobra, o nie, 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 latają. Co za inwazja? Inwazja karaluchów, no, jakaś masakra. Dobra, kości sobie zbieram. Ale czemu inni nie pomagają? Proszę pomagać. Proszę pomagać. Czy tutaj będzie spała babcia Jadzia? Babcia Jadzia, śpisz? No babcia Jadzia śpi, nawet nie reaguje. Babcia Jadzia, wstawaj! Babcia Jadzia, nie no, przesadziłaś babcia Jadzia, że tak nie możesz spać. O, unlocked. Jakiegoś odblokowałem chyba dyskot. Dobra, tutaj są jeszcze jakieś karaluchy z tego co widzę. Ej, ale tutaj przecież zbierałem je przed chwilą. Dobra, zjedzone. O, jeszcze tutaj leci. Dobra, zjedzony karaluch. I tutaj się pojawiają kolejne, no nie damy rady widzowie im. Nie damy rady, za dużo tych karaluchów. Oj, 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 uciekamy, bo on lata. Czemu mamy ich nie atak... Aha! Okej, jak lata to nas bije. Dobra, czyli już wiemy, low energy. Musimy zjeść, patrzcie, zjemy sobie. Okej, mamy trochę więcej energii. Tutaj wszystkie karaluchy rozwalone na dole. Nie, no latają tutaj jakieś jeszcze. Patrz, 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 dobra, zjedzony ten. Jeszcze tego tutaj zaatakujemy. Brr. Okej, ten lata, więc uważamy. Aaaa, prawie mnie zaatakował. Dobra, rozwalony. Czy jeszcze jakieś karaluchy? Pod poduchy, wszystkie już chyba. Dobra, Misty, wow, udało się. Dobra, rozwaliliśmy wszystkie te. What noise is that? O nie, babcia Jadzia wstaje i idzie nas wszystkich przyłapać. Aaaa, babcia Jadzia wstała. Granny is mad, jak to jest wkurzona, przecież uratowaliśmy ją. Dobra, wszyscy idziemy spać. Dobra, ja sobie śpię, na spokojnie, nic się nie dzieje. Dobra, ja sobie śpię, a tutaj jest moje miejsce. A w międzyczasie zapraszam was oczywiście na wojanshop.pl, gdzie możecie zakupić przekozackie koszulki i dołączyć tym samym do teamu wojowników Wojana do białego rana. Dodatkowo są również takie fajne opaski, gadżety i inne rzeczy. I pamiętajcie, że do każdego zamówienia otrzymujecie zdjęcie z autografem za darmo, moim ręcznie podpisywanym. Więc zapraszam, pierwsza linia w opisie. Must be bad dreams again. A, czyli babcia Jadzia nie skapnęła się, że psiutki sobie tam baraszkowały w ciągu nocy, więc sobie poszła. Okej, okay. No i gituwa w takim razie. Well, dobra, co tam znowu gołąbku mówisz? Znowu tutaj zostaliśmy. No właśnie, ale czemu wszystkie psy nie chcą iść spać? Haha, tak. Can't even hunt. Co? Czemu się ten gołąb z nas śmieje? Don't you have... No właśnie, nie masz nic innego do roboty? Weź stąd spadaj, gościu, bo denerwujesz. Czemu ten gołąb tak nas wyzywa? A, wszystkie się wkurzają psy. I słuchajcie, chcą go teraz zaatakować. Let's try unlock the window. Właśnie, unlock the window. Unlock the window. Yes, udało się. Dobra, ruszamy na niego, ruszamy, zjemy te kości. I no co jest grane? On napisał haha. Tak samo jesteś, jestem w problemach jak wy jesteście w problemach. Ej, co jest grane? Uciekł, uciekł. Ej, co jest grane? No nie, otruli nas. Co? Halo? Halo! Czemu ja latam? Co się odwala w ogóle? Wylądowaliśmy na śmietnisku, co?
Czemu? Hało, ratunku, hał! Proszę nas wydostać z tego miejsca okropnego. Dobra, zbiorę sobie te wszystkie rzeczy, zjem sobie troszeczkę, okej, będzie lepiej. Czemu nas na śmietnisko wyrzucili? No, czy ich porąbało? Biedne psiutki na wysypisko. Oni są szaleni, no po prostu ten gołąb, jak ja go dopadnę, tego gołębia, to słuchajcie, ten gołąb nie będzie miał lekko, ale zbieram sobie póki co te kości, jest git. Find a way to leave this place, we need to get home, back to home. No właśnie, dobra, wchodzę sobie w takim razie na... O, mam klucz! Patrz, znalazłem klucz! Dobra, zabieram ten... Nie mogę zabrać tego klucza. Okej. Okay. Door is locked. No właśnie, find the key. No tutaj jest klucz, głupku! Szybciej ogarniaj to, dobra, mam klucz. Nie, nie mam klucza. O. I found... Co jest? Jakiś ratty, Mikey? Mysz mi zajumała normalnie klucz! Gonimy mysz! I patrz, złapaliśmy ją. Ej, no myszko, chodź to. Chcesz to? No jasne, że to chcę. Ej, zjadłem ją. Zniknęła. Co jest grane? Co ona na górze robi? Wracaj tutaj, myszko. Ale ci zaraz rozwalę paczek, szczeknąć od ciebie, uwaga. Ruff, ruff. Co jest grane? O nie. Teraz wychodzą myszy stąd i będą nas atakować. No chyba sobie kpisz, że będą nas atakować myszki. Dobra, rozwalam te myszki wszystkie. Rozwalam je. W takim razie te myszki chcą nas rozwalić, ale my oczywiście je rozwalimy. Ała, dostałem ty myszo, jadzie ty. Myślisz, że myszo jesteś silniejsza ode mnie? W życiu nie jesteś silniejsza od nas. A ty co, awkujesz? No pomóż nam. Dobra, gościu, kończysz tą grę w takim razie za chwilę. Patrz, jem tą mysz. Am. Jest zjedzona, dobra, ile zostało? 10 mysz zostało tylko. Dawaj, gonimy je, tutaj. Dojeżdżamy was. Dojeżdżamy, pięknie, pięknie. Zjedzą, aaa. Ale pomocy, tu jest za dużo tych myszy. Zaraz, nie, no czemu tylko ja muszę je bić? Dobra, ja idę sobie na górę i będę odpoczywał i patrzył na wszystko z góry. No, w takim razie, no nie dam rady, słuchajcie. Ja potrzebuję pomocy. No patrzcie, mam low energy, widzicie? Low energy, co to znaczy? To znaczy, że mamy mało energii. Dlatego musimy sobie troszkę odpocząć. No a ten gość nie może jej zjeść. Chyba oszalać, dobra. Jem tą tutaj, eś. Dobra, dawaj tego szczura, jeszcze tego tutaj zjemy. Szczura. Dawaj, dojeżdżamy szczura. Jeszcze tego tutaj szczura trzeba dojechać. Dojeżdżaj szczura, dobrze, spadł. Dobrze, ała, zostałem, no dawaj, ostatni szczur. Ostatni szczur, jest. Udało się. Udało się. Ej, słuchajcie, mam bardzo low energy, bardzo mało. No w sumie chyba najmniej ze wszystkich. No bo rozwaliłem, wydaje mi się, że najwięcej tych wszystkich tutaj szczurów, nie? Ej, ale to słabo, że inne psiutki mnie zostawiły. Dobra, you are going to... Dobra, musimy go złapać, no serio! Dobra, to po co zeskakiwałeś, jak mamy cię złapać? Ech, chodź tu szczurze. Jest, catch, dobra, udało się. No zbieraj to, to jest mój klucz. Ja go zebrałem. Ja go zebrałem, take the key, no zabieraj klucz. Take the key. O, dobra, wziąłem klucz. Nice, i włączyło się teraz tutaj tajemne przejście. A wystarczyło mieć szybkie ruchy i wszystko byście psy ogarnęły, a wy jesteście jakieś dziwne. I patrz, nagle pojawiło się 2, 4, 6 psów się nagle pojawiło. Press, dobra. Kliknęliśmy i teraz otwiera się brama na zewnątrz, tak. Uciekamy stąd szybko, widzowie, uciekamy stąd. Uciekamy! Dobra, widzę, jak się ta brama otwiera, czy ona już może się zamknąć. Dobra, wychodzimy sobie teraz tutaj na zewnątrz. Tylko czemu? Ja nie widzę. Jakim cudem monitory są? Where are we? No właśnie, gdzie my jesteśmy? Na jakimś środku miasta. O, tutaj jestem, patrzcie, przyszedłem, siema. You better start moving. Dokładnie, idziemy w takim razie. Idziemy przed siebie! See if we can find a way help. Dobra. O, auto! Co? Jakim cudem mnie walnęło? Byłem już po drugiej stronie. To auto mnie nie walnęło. Co jest grane? Czemu tutaj jedno auto wybuchło? Co tu się odwala? Proszę, przejście dla... Ej, co? Co tu się dzieje? Policja? Dawaj, zjedzmy policjanta. Zjadłem! Patrz! Jem policjanta. Nie, nie wiem, co tu się dzieje. Dobra, biegniemy dalej w takim razie. Oj, 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 tutaj jest auto. Dobra, my sobie te kości zabierzemy. Ha, i biegniemy dalej. Patrz, kolejny. No nie, niestety nic mu nie zrobiliśmy. A szkoda, bo chciałem ugryźć. Haha, mam wściekliznę, uciekać. O, tutaj są jakieś psiutki, idziemy do nich. One pewnie nam pomogą dostać się z powrotem do domu. Siemka. Talk, dobra. Rozmawiamy, siema, siema.
Czego chcecie, powiedzieli. Nie wyglądacie jak na psy uliczne. No właśnie, nie jesteśmy psami ulicznymi. Próbujemy znaleźć drogę do domu. Ho, ho. Myślę, że szybko domu nie znajdziecie. Coś takiego napisał, okej. No nie wiem, te psy naprawdę mocno wyglądają na takie uliczne. Bob, we talk about this. Coś tam się kłócą. Nie, one chcą nas zjeść. Te psy chcą nas dopaść i nas zjeść. Uciekamy, run. Uciekamy stąd, patrzcie, jedzą tych biednych, biedne psiutki, słuchajcie, a my mamy tak mało HP, że jak teraz dorwią nas, to będzie po nas. Czemu stąd nie da się uciec? Dobra, biegniemy tutaj, schowamy się, o, mamy jedzonko, super, zjedzmy chociaż to. O, jest trochę lepiej w takim razie, super. Dobra, biegnijmy tam, patrz, tam jest droga do wyjścia, musimy tam się dostać. Nie, dobra, auto, musimy uważać na auta, idziemy, uciekniemy przed tymi psami. Ewakuacje, gonią nas. Dobra, tutaj będziemy dobrze. Run, uciekamy, 77 już kości mam. Dawaj, uciekamy stąd, ewakuacja. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. Kanela, zjem sobie tylko to. Okej, zjadłem, super. Udało się. Uciekliśmy wszyscy. Ale psy niestety nas dopadły, patrzcie na to. Powiedziały haha, a my powiedzieliśmy o nie, jesteśmy w pułapce. I co teraz, skoro jesteśmy w... jest, przyjechała taka policja, która nas ochroni. Haha, i teraz gościu je wszystkie zabierze, te psy złe, a nas zostawi, mam nadzieję. AC, oh boy. Nie chciałbym być wami teraz. Oj. Uciekłem. No właśnie, musi być coś, co możemy zrobić. Smash, dobra, rozwalamy to. Rozwalamy i wychodzimy stąd. Wychodzimy, uciekamy, ponieważ oni chcą nas złapać i gdzieś zamknąć. Ja myślałem, że oni są po dobrej stronie mocy, ale niestety nie. A i co mamy teraz zrobić w takim razie? Dobra, jesteśmy tutaj. Musimy wyjść tu. O nie, powiedziałem ja. Gdzie jest Kanela? Właśnie, gdzie Kanela się zawinęła? Przecież ona przed chwilą dosłownie tutaj była. O nie, ten gościu, który przyjechał, zabrał ją. Jakim cudem Kanela? Przecież miałaś z nami przyjść. Over there. O nie, zabrali naszą przyjaciółkę psiutkę. No chyba sobie kpicie, dobra, gonimy ich. Hang on, Kanela. No właśnie, idziemy po ciebie. Ej, jakim cudem oni pojechali w prawo, skoro tutaj jest zepsute? A, dobra, gonimy ją. Let's follow the track, try to never... O nie, patrzcie. Musimy gonić się za tą ciężarówką, ale nie możemy dać się złapać przez tych tutaj lamusów. Oj, dobra, damy radę, uda nam się, dobra, udało nam się perfekcyjnie. Ale jesteśmy koksami totalnymi. Dobra, na górę tutaj nie wejdę, ale biegnę dalej. Słuchajcie, będę pierwszy, tam widzę, że psy... O nie, pies prawie został złapany. Dobra, biegniemy. Deadly Shelter, nie, no nie wierzę, do takiego miejsca ją zabrali, to jest najgorsze możliwe miejsce, do którego ona mogła przejść. Spójrzcie, gdzie zabrali Kanelę. No właśnie, spójrzcie, pieski, widzicie to? Zostało ile tych piesków? 2, 4, łącznie ze mną 4 pieski zostały. Let's go in, właśnie, wejdźmy do środka. Może nie mamy za dużo czasu. Dobra, wszedłem sobie. O, patrzcie, w środku śpi sobie ochroniarz. No to niezły ochroniarz, gościu. A, musimy cicho chodzić. I teraz będziemy musieli, wiecie, cichutko sobie tutaj człapać. No niestety, ale dobra, spokojnie. Masz tutaj jakieś jedzenie? Nie. Let's sneak through the back room. Dobra, spróbujmy przejść tutaj. O, dobra, przeszliśmy. Wejdźmy sobie tutaj, zjemy te kości. Super. I spróbujmy przejść dalej, patrzcie. Tutaj są jakieś złe psy, które wszystkie patrzą na nas. Patrzcie, te żółte oczy to są takie psy właśnie. Oj. Ja nie chciałbym z nimi zadzierać. Dobra, przechodzimy tutaj. O, nie! Czy wy to widzicie? Tam jest Kanela. Ale najgorsze jest to, że tutaj jest ten zły pies, który był zamknięty wcześniej w klatce. On powinien nie żyć. Nie wiem dlaczego. I ma teraz nam za złe za to, że go nie uratowaliśmy. The Deadly Shelter adopted me. A, czyli zaadoptowali tego psa tutaj, żeby załatwiać jakąś brudną robotę. Aha, okej. Now, dobra. No, coś tam, next line. O co chodzi? O nie, zły pies. Nie. Jedzmy go, atakujemy go. Ła, dostałem od niego. Ewakuacja, ja nie wiem, co ja mam robić w takim razie. Czy ja mam go gryźć, czy mam go nie gryźć, czy mam po prostu od niego uciekać? Dobra, ja uciekam od niego po prostu. Teraz, żeby mnie nie zaatakował tylko. Dobra, to jest jedzenie, zjedzmy sobie to jedzenie. Pyszniutkie. Oj, on szczeka głośno i próbuje nas rozwalić falą dźwiękową ze szczekania. Nie podchodźcie do niego tak blisko. No psy, co wy robicie? Uciekajcie od niego, zaraz was wszystkich porozwala. Ewakuacja, wszystkie psy, ewakuacja.
ewakuacja! No chyba sobie żarty robisz. Ewakuacja, ewakuacja. Dobra, zjem sobie jedzonko teraz. Super, dobrze. No i nadal ten pies atakuje, a ja nawet nie wiem, jak my mamy go niby pokonać. Czy my mamy go rozwalić jakoś wspólnie? O, patrz, 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 teraz. Dobrze, stop, nie sprawiajcie oporu, i tak was dorwę. Ale patrz, jedno serduszko już stracił, więc musimy teraz odczekać tą walkę i zaraz zaatakować go znowu, jak znowu będzie taki nieogarnięty. Tylko do tego czasu może sporo minąć, więc patrzcie, no ciągle atakuje te biedne psiotki. Czy wy nie możecie się odsunąć od niego? No odsuńcie się, po co? Ojojojojojojoj, teraz mnie atakuje. Po co wy do niego podchodzicie? Odsuńcie się. Patrz, no patrz, weszła mu pod nogi. Dobra, idziemy do... A, nie możemy tam przejść nawet. Ojojoj, te fale dźwiękowe nas atakują też. O, ja nie mogę. No chyba se kpisz, że ty się tak kręcisz. Ale dobra, to oznacza, że za chwilę będziemy mogli go znowu pogryźć. Uwaga, 3, 2, 1. I pajak dostaje chłop. Uwaga, no dalej, już odliczyłem. No koleś, koleś, szybciej. Ja nie mogę, on się tak sfokusował na tą jedną laskę tutaj. Patrz, 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 zjedzony, zjedzony, zjedzony. Ała, nie, HP mi zabrał, ale jeszcze tylko jedno HP mu zostało, widzicie, ale on jest już bardzo zdenerwowany, spójrzcie, bardzo zdenerwowany. Revive, możemy go revive'nąć, dobra, revive. Zrobiłem revive. Za 30 robuxów, no jasne, przecież przyjaciela nie opuszczę. Za 30 robuxów robię revive, dobra, udało się, revive zrobiłem. Okej, okay. Rozwalimy go, spokojnie, jesteśmy w sumie razem w teamie, więc nie poddawajcie się, nie poddawajcie się, revive zrobiłem. Okej, uciekaj od niego, teraz jest najgorsza właśnie chwila, ale po tej chwili będzie już słońce. Po co on idzie, po co on go atakuje, no gościu, uciekaj. Teraz i zaraz gościu będzie ogarnięty, rozwalony, zobaczycie, zobaczycie, dawaj, dawaj. Już ostatnia chwila, no, ostatnia chwila, przetrzymaj jeszcze. Nie, no naprawdę musiałeś się wyrzucić, dobra, teraz, jest, rozwaliliśmy go. Haha, get away, wcale nie, idziemy tutaj po ciebie, o, wpadł tam. Ej, nie, czemu on został spalony, ale ohyda, czemu tak się wydarzyło. Dobra, uratujemy tego ziomka tutaj, słuchajcie. Czemu on został tak wyrzucony bezczelnie? It's over, Slicer is gone. Okej, czyli już nie ma Slicera. A szkoda, biedny piutek uciekł. W sensie został rozwalony. Dobra, czyli musimy wypuścić tą laskę teraz stąd. Udało nam się, wypuściliśmy ją. No nie, i teraz jakieś tutaj goście przyszli, żeby nas wszystkich złapać. I się pytają, dlaczego nie jesteśmy w klatkach. Take them back in! Właśnie, włóżcie ich z powrotem do klatek, powiedzieli. Uciekamy! Ewakuacja! Aha, babcia przyszła! Babcia przyszła im nakopać, patrzcie na to! Haha, czyli jednak babcia jest po dobrej stronie. Ha, wszędzie ich szukałam. No i super, babcia przyszła nas uratować. Ej, a, czyli oni się pytają, czy te psy są jej. No oczywiście, że są jej, a wy musicie być takimi brzydkimi ludźmi. Oddawajcie te psiutki. Dobrze, udało się. Babcia Granny nas uratowała. To by było na tyle, fajna historia. Dzięki bardzo za oglądanie, pamiętajcie wojnaszop.pl. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.